codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wy, którzy umiecie się dzielić tym wszystkim, co macie, wy, co nie zachowujecie wyłącznie dla siebie wasz czas, talenty, pieniędzy. Wy, którzy umiecie dostrzec innego i nie pozostawiacie go w biedzie, cieszcie się, bo do was należy Królestwo Boże. Do was, którzy jesteście ubodzy w duchu. Ojciec Niebieski troszczy się o was tak samo, jak i wy troszczycie się o innych. Wy, którzy umiecie głodować, wy, którzy wiecie, że ani praca, ani kariera, ani wygląd zewnętrzny, ani super zdrowie, ani miłość bliskiej osoby nie potrafi was nasycić. Jesteście szczęśliwi, bo zrozumieliście, że tylko On was nakarmi i ukoi każde wasze pragnienie. Wy, którzy płaczecie, wy wszyscy, którzy się nie usprawiedliwiacie, a potraficie dostrzec wasze błędy, zapłakać nad nimi i wstać od nowa, jesteście szczęśliwi, bo będziecie się śmiać z prawdziwej radości z odzyskanego nowego życia. Wy, którzy jesteście wyśmiewani z powodu wiary, wy wszyscy, którzy otrzymaliście kpiny z powodu Jezusa, wy wszyscy, którzy idziecie pod prąd i nie boicie się myśleć inaczej, jesteście szczęśliwi, bo wasza jest nagroda. Waszym się stanie wszystko to, co należy do Ojca waszego. Zapraszam Cię, drogi słuchaczu, do modlitwy. Tato, dziś jest uroczystość wszystkich świętych. Święci nigdy nie byli idealnymi, ale potrafili ze swojego życia uczynić dar dla innych. Święci też mieli wątpliwości w wierze, problemy z modlitwą, ale jednak trwali w niej i ufali Ci. Święci to ci, którzy zaryzykowali i poszli za Tobą, szukając Twojej woli, a nie swojej. Święci to ci, którzy popełniali błędy, ale zawsze starali się żyć miłością. Ojcze, Ty pozwoliłeś, że możemy mieć łączność z nimi. Dałeś nam ich jako przyjaciół. I dlatego nie jestem sam, ale są oni, którzy wstawiają się za mną i wspierają mnie w mojej codzienności. Ojcze, spraw, bym i ja kiedyś mógłbym być tam, gdzie i oni są teraz. Życzę wam wszystkim miłego i błogosławionego dnia z Panem Bogiem.